Pierwszy raz, gdy zagrałem w Lidze Misów, to było w Serbii w, w mojej drużynie Partizan Belgrad, gdzie dostałem szansę od trenera Lotar Mateus. Akurat byliśmy w grupie z, z Real Madrid, z FC Porto i z Marsylią. Mój taki pierwszy, mogę powiedzieć, oficjalny debiut, debiut w pierwszym zespołu Partizanu, właśnie był z, przeciwko Portu. I to na pewno zostanie. zostanie pamięci. No. Pierwszy raz, gdy się pojawi, pojawiłem na Łazienkowskiej to było 2006 rok. Pamiętam przede wszystkim stady, stary stadion. Pamiętam mojego później kolegę z boiska, Aleksandra Wukowicza, który, my, on najwięcej, muszę powiedzieć, namawiał, żeby przyjść do Legii. I to są takie pierwsze dwie rzeczy, które mi zostaną zawsze w pamięci. Pierwszy raz, gdy dostałem propozycję wyjazdu do silnego klubu europejskiego, no, mogę powiedzieć jedna z moich najciekawszych ofert, które odrzuciłem, to jest Monaco. i może właśnie zostaje gdzieś tam Mamy żal, że, że te oferty właśnie nie wykorzystałem, ponieważ od tego momentu, kiedy dostałem tę propozycję, ta się drużyna budowała i wiem, że teraz w tym momencie jest to naprawdę. Taka mogę powiedzieć spokojnie potęga w Europie. Mój pierwszy raz, gdzie się poczułem liderem Legii. <grywka> jestem tutaj tyle lat, że wydaje mi się, że się czuje, jeżeli tak, i też jest opinia, że jestem liderem, to się czuje dość dobrze z tym. Wydaje mi się, że tyle też przeżyłem z tym klubem, że, że wiem też jak ten klub funkcjonuje i tak dalej. Wiem, że też z drugiej strony klub zawsze. Liczy na tych najbardziej doświadczonych zawodników, a jed, jeden z tych najbardziej doświadczonych jestem właśnie ja. I oj, to trwa od kilka lat, gdzie, gdzie, gdzie czuję, że ten, no, gdzie mogę powiedzieć, że ja ten wózek najbardziej ciągnę i cieszę się z tego. Pierwszy raz, gdy płakałem na boisku. Po, um, Mogę powiedzieć, że nie plakałem, ale była taka sytuacja rok temu, gdzie, o, o, gdzie przegraliśmy ten dwumecz z Stjału i pierwszy raz poczułem taki naprawdę no byłem w takiej sytuacji, że gdzie chodziłem kilka dni, po prostu byłem zamknięty i to był tak zdecydowanie mój najtrudniejszy moment. od odkąd jestem w Legii, no. Gdzieś się poczułem w legii, niech są, tak? Niech sami. Tak. No, myślę, że mało takich momentów było w legii, ale zostanę na pewno moment, który pierwszy raz zagra, zagrałem w młodej ekstraklasie, i wtedy tak było czuć. Nawet zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens już zostać w tym klubie, bo ponieważ uważam, że zawsze miałem umiejętności, żeby. Nie pozwalać na takie sytuacje, ale wtedy budowała się taka niby wielka legia, gdzie było dużo transferu i dużo oczekiwania. Balon był napompowany, i po tych pierwszych meczach, gdzie powiedzmy, że spotykali nas same porażkę, trener zdecydował coś zmienić. I właśnie taka była decyzja. Później się dowiedziałem, że to była ostatnia moja szansa, żeby zostać przy pierwszym zespołem właśnie jakby rozegrał to spotkanie powiedzmy słabo, to by już został młody klasy, ale okazało się po tym spotkaniu, że to wszystko poszło do góry i właśnie to jest taka, taka fajna historia, która zawsze zostanie w pamięci. No. Pierwszy raz, gdzie, gdzie chciałem zrezygnować z gry z piłki, no, były trudne momenty, była ta a, sytuacja z Danielem po meczu, który wygraliśmy, Zdobyliśmy puchar Polski. Potem czekał nas wyjazd, wyjazd z Jagiellonią walczyliśmy o mistrzostwo Polski. To taki był moment, gdzie się czułem po prostu, że tyle lat tutaj, i tak się pisało o tym wszystkim, że w ogóle czy jest sens uh, dalej grać, ale jednak zawsze jest ktoś obok ciebie, kto na, na, na zawsze, na dobre i na, na złe, uh, ci pomaga, a to jest właśnie rodzina, i dzięki im wyszedłem jeszcze mocniejszy z tego. No.